Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj case na żywym organizmie, natomiast prawdopodobnie niespecjalnie skomplikowany, dlatego że po prostu Monika ma dyskomfort od kilku dni w obszarze biodra. Gdzie Ty tutaj biodra najbardziej odczuwasz? W tym miejscu. Ok. i powiedz mi jeszcze, czy Ty odczuwasz to chodząc, siedząc, leżąc, nie ma znaczenia, bardziej rano, bardziej wieczorem? Z reguły w takiej pozycji, jak się zastanę, w sensie ruszam okay. się. Dobra, chyba. dobra. Czyli mamy temat bez ruchu, ale po nocy wstajesz też trochę, trochę sztywniejszy? czy rozruszać? Może tak być temat. Okej, okay. I tak informacja nami sugerują jakieś problemy oczywiście nie możemy zarydynkowo, ale jakieś problemy płynowe. Dlatego że oczywiście, żeby aktywować ruch płynów w układzie limfatycznym i w układzie żylnym, potrzebujemy pracy mięśni. Tak głównie pompa mięśniowa to napędza i cały gradient ciśnień pod kątem oddechu. Więc do sprawdzenia te dwie rzeczy. Moglibyśmy oczywiście sobie dokładnie Moniko ocenić, jak wygląda jest skóra, czy ona nie ma jakichś żelaków, pajączków, zmian skóry, trofiki tkanek i tak dalej. To by na pewno było do rozszerzenia. W gabinecie moglibyśmy to zrobić, gdybyśmy mieli dużo czasu na diagnostykę. Tutaj. My sobie troszeczkę to zawęzimy. Oczywiście pod kątem gradientu ciśnień kluczowo pompą, Zasysającą krew, żylną i limfę jest e, oddech, więc to jest do sprawdzenia u waszych pacjentów, którzy mają właśnie problemy płynowe, czy ten oddech jest fajny, dolnożebrowy, e, wydolny, e, pełny i tak dalej. Jak to wygląda? Oczywiście jak zacznę mówić o oddechu, to na pewno mika będzie oddychała lepiej, to, to jest pewnik. Jest więc tak, e, jak chcecie to obserwować, nie mówcie pacjentom, zwróćcie na to uwagę, jak to wygląda e, u nich. Dobra, słuchajcie, mam problem z biodrem, e, ciekawostką jest jeszcze, e, małą modyfikacja, Monika, wiesz co, wstań sobie na chwilkę, mam nadzieję, że to będzie widać dobrze w kamerze, Stań sobie na chwilkę tutaj. I teraz tak. Ja bardzo często, oprócz analizy posturalnej, nie będziemy słuchać teraz dokładnie robili, jak to wygląda, bo by nam z tego bardzo długi materiał wyszedł, ale możemy sobie czasami wykorzystać testy nerwomieśniowe do oceny obciążania poszczególnych struktur. I teraz tak. Monika stoi sobie prosto. Bierzemy sobie, może troszkę szerzej, staną, będzie ci łatwiej. Dobra. Bierzemy, słuchajcie sobie rękę. Jakiś miesiąc wskaźnikowy potrzebujemy. Trzymaj, patrzcie przed siebie. Nie pozwól te ręki opuścić. Jak widzicie, działa fajnie. Spokojnie Monika jest w stanie dostosować napięcie do mojej siły zewnętrznej. Wykonuje manipulację na wrzecionka, trzyma pozwól i mi się ładnie wyhamowuje. W tym, w tym momencie Monika obciąża nogę, która nie jest problem, czyli nogę lewą. Sprawdzam, co się dzieje. Jest tak samo dobrze. Obciąża nogę prawą. Co się dzieje? Patrzcie z automatu. Jeśli trudnie to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że obciąża jakiś obszar bardziej. My nie wiemy, czy to jest kostka, czy to jest kolano, czy to jest biodro, stawszy w kręgosłup lędźwiowy, ale wiemy, że po tej stronie coś jest na pewno e, nie tak. Nie wiemy, czy jest duży, problem, czy mały. Połóż się na plecki, ale wiemy, że coś tam się tutaj e, będzie działo. Moglibyśmy wykorzystać teraz bramkę bulową, żeby sprawdzić, gdzie ten temat e, jest, ale mamy do tego też inne narzędzia. Słuchajcie, palpacja. Palpacja się fajnie przydaje. Ja często używam elementów z protoku palpacyjnego. Niespecjalnie często robię cały protokół, ale takie elementy bardzo często wykorzystuję. Tak samo tutaj obszar miednicy. Chwytamy miednicę, prowadzamy sobie ruch dogrzbytowy. Widzimy, że całkiem fajnie nam sprężynuje strona lewa, prawa. Sztywno, tak? I ja czuję tą sztywność, pacjent czuje tą sztywność. Więc coś jest na rzeczy. Druga strona. Też widzimy, że tego ruchu jest trochę mniej. Do brzusznie. I też widzimy, że tego ruchu jest trochę mniej. Czyli rzeczywiście coś w obszarze biodra się dzieje. Moglibyśmy oczywiście sprawdzić kolana, stawy skokowe. Temat kolan też, jest, coś się dzieje w tym skolanie, dlatego że Monika sobie leży. Nie jest to duża różnica, ale dużo fajniej przykleja do leżanki nogę lewą, prawa cały czas trochę w górze, tak? Nie wiem, czy też czuję, że to łatwo. Tak, ta noga jest taka fajna, rozluźniona leży, a tutaj coś jest nie tak, nawet pod kątem takiej rotacji. Ta noga sobie leży, ona się fajnie zrotowała do zewnątrz, jest rozluźniona, a ta po prostu stoi pionowo. Więc do obserwacji tutaj, co się nam będzie działo. I teraz tak, zakres ruchu w bioderku. Sprawdźmy sobie, co się dzieje, bo oczywiście czasami jest to dużo ograniczenie ruchu i wtedy warto z nim pracować. Rozluźnij się. I widzimy, że tak, bardzo fajna, miękka, elastyczna, duża rotacja zewnętrzna. Rozluźnij się. I bardzo fajna, miękka, elastyczna, duża rotacja wewnętrzna. Powyżej 45 stopni, więc ten temat nas interesuje. Nie przyczepiamy się do niego zakres ruchu fajny. I bardzo często yy, ją pacjentów, słuchajcie, po różnych terapeutach, manualnych, masażystach, yy, gdzie okazuje się, że pacjent wiecie nogę obciąża, jest całkiem fajnie, ma duży zakres ruchu, taleson mieszkanek nie jest zła i się okazuje, że nie wiadomo, co z nim zrobić. Ale jak sobie wykorzystamy test dwomieśniowe, to się może okazać, że bardzo nam się to yy, mocno rozbuduje. Zacznijmy sobie, od prostych tematów yy, z biodrem. I teraz tak. Yy, w nicie, którym pracuję najczęściej, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy temat biodra i badamy, słuchajcie, sobie proste rzeczy: e, główny zginacz, główne prostowniki, główne odwodziciele, główne przewodniciele. Zbadajcie sobie cztery struktury i już wam coś się w głowie klaruje, więc tych testów nie trzeba robić jakoś specjalnie bardzo dużo. E, dla przykładu, tak? Główny zginacz, zbadajmy sobie prosty uda. Trzymaj, nie pozwólcie nogi opuścić. Zobaczcie, co się dzieje. Od razu Monika się trzęsie galereta, i nie chcę nogi. Trzymaj, trzymaj, nie pozwól. Nie pozwól. Nie pozwól. ok, zobaczcie. Bardzo lekko to idzie, tak? Nie trzeba się w ogóle siłować. Trzymaj. Tutaj znowu, nie pozwól. a tutaj. No, ja bym się musiał siłować, mus, się siłować, tak? Cztery razy więcej siły włożyłem w to. I tak, oczywiście testów się nie robi, tak? Bo testy to nie jest badanie siły mięśniowej, tylko to jest badanie reakcji na bodźcem, jakie jest zewnętrzne obciążenie, czy mięsień, czy ukanurowy jest w stanie zaangażować mięśnień siłą wprost sprowadzoną do Waszego obciążenia, tak? W tej nodze jest, w tej nodze nie jest. Idziemy sobie dalej. Przywodziciele. Przyciągnij sobie no, obie nogi do siebie. Tak? Staramy się, że pacjent głównie obciąża te nogi, te mięśnie, które chcemy sobie badać. Nie pozwól nogi odciągnąć. Trzymaj. Zobaczcie. I tutaj nam nie działa. Idziemy sobie na drugą stronę. Sprawdźmy, co się dzieje. Trzymaj, nie pozwól. I zobaczcie, tutaj w przeciwieństwie do prostego uda, po obu stronach przywodziciele nie działają. To może być dla nas bardzo fajna podpowiedź. Zostawmy ją na później. Zabadajmy sobie coś odwodzącego. To może być na pręży pewnie szerokiej. to może być to może być średni. Zobaczmy sobie pośrodkowo średni. Rozluźnij się, puść, 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 puść. Nie pozwól nogi przyciągnąć. Trzymaj. OK. Idzie nam średnio. druga strona nie pozwól. Trzymaj nie pozwól. Tak. Tutaj, słuchajcie, ważne jest to, żeby ten pacjent nogi nie unosił, tak jak on tę nogę unosi, rotuje do zewnątrz, co z automatu jest tak, że on będzie bardziej chciał obciąć zatory zewnętrzne, prosty uda, a my chcemy, żeby on wykonał czysty ruch odwiedzenia, e, głównie dla mięśnia pośrodkowo-średniego. Dobra, idziemy, słuchajcie, sobie e, dalej, możemy sobie grupę kursową sprawdzić i teraz tak, zginamy sobie, puść, puść, puść nogę, możemy sobie, wiecie, też zgięcie sprawdzić, czy to jest ciebie bolesne. Przy okazji nie. Tak więc oczywiście my te testy często badamy sobie z ruchami, z zakresem ruchu, z jakością tego ruchu. Widzimy, że tu jest fajny, duży zakres ruchu. I teraz tak. Grupa kurszowo-gloniowa można badać ją, głównie badać się w leżeniu na brzuchu, ale zbadamy sobie w leżeniu na pleckach. Przyciągnij piętę do pośladka i, i stara się tak. Tu jest w ogóle stopa luźno. Ty mm -hmm. pracujesz tylko obszarem tyłu, uda tyłu pod mm -hmm. Nie pozwól te nogi teraz wyprostować. I też zobaczcie. Nie, idzie na za bardzo, tak? Jeszcze raz zobaczmy sobie. Tu tak samo możecie pomanewrować sobie pod udziem. Jak zrobię, zrobię rotację wewnętrzną, bardziej tysuje półbunia stypuścińca. Robię rotację zewnętrzną, bardziej tysuje długowy uda. Trzymaj, nie pozwól? I widzimy, że półbunia stypuścińca nie za bardzo. Rotacja zewnętrzna, nie pozwól? Też nie za bardzo, tak? Spodziewałem się tego, że ten obszar będzie mocno napięty. Hipertoniczny, fachowo mówiąc. Dlatego, że te kolana mi się odkleja ale może dlatego, że brzucha tyłetki to kompensuje, które też wykonuje zgięcie w stawie kulanowym. Nie wiadomo, mogliśmy to sprawdzić, ale mamy temat biodro dalej do zabawy. Okej, okay. słuchajcie, tutaj bardzo często w temacie biodra warto sprawdzić sobie, co się dzieje w obszarze kręgosłupa lędźwiowego, brzucha, więc możemy sobie porównać choćby proste tematy aktywacji ściany brzucha strona lewa, ściany brzucha strona prawa. Nogi, słuchaj, są luźniutko. Nie, pozwa nie pozwól mi teraz tak. Z rozluźnij się na chwilkę. Robię skłon. Ty napinasz teraz tą stronę. Nie pozwalasz mi przyciągnąć nóg do mnie. Trzymaj. Okej. Okay. Lepiej. Fajnie. Druga strona. Nie pozwalasz mi popchnąć nóg tamtą stronę. Trzymaj. I tu już zaczcie. Już jest dużo. Jeszcze raz. Trzymaj, nie pozwól. Nie pozwól. Zaczcie, to jest trudne dla mnie, do utrzymania, tak? Ciężko jest. Dobra. I zobaczmy sobie jeszcze przód. Przód może być ciekawym tematem, dlatego, że nam mnie działa dwa przywodziciele. Zobaczmy, słuchajcie sobie, przód, e, przód brzucha. Dobra. Druga noga tak samo. Dla ułatwienia pacjent może sobie przycisnąć lędźwie do leżanki. Tutaj troszeczkę mniejsze zgięcie. Mniejsze, mniejsze, mniejsze. E, tutaj nogi niżej. Pod równo równego do, do e, leżanki. Stopy rozluźnione. I nie pozwól mi się podnieść. Trzymaj. Ok, zobaczcie, nie, niewielka praca i monika od razu wypada. Czyli z jakiegoś powodu jej e, ciało nie angażować. Przodok brzucha, przywodzicieli, e, posiadkowego, średniego po tej stronie. E, sporo się dzieje, tak? Prostagóta po tej stronie. I teraz tak, zobaczmy sobie palpacyjnie, jak działa ten obszar pachwina jedna, kolejny przednie górne. Oczywiście moglibyśmy sobie sprawdzić, jak chcecie badać jakby No Zobaczcie sobie, jak działa struktury, które przyczepiają się do niego. Na przykład taki krawiecki. Więc można sobie to fajnie modyfikować. Tu jest pachwinka nawet elastyczna, po obu stronach fajnie, fajnie miękko. Obszar spłynął to może być. E... Widzimy, że Monika nie lubi tego obszaru. E... To jest bardzo bolesne? No, okej. Okay. Słuchajcie, e... sprawdziłem sobie więc od. E... Sprawdziłem sobie spojnią nowe, dlatego że nie działa nam brzuch który się między tu przyczepia, nie niedzielne przywodziciele, które też się do tej kości łonowej przyczepiają, więc warto sprawić sobie taki, wiecie, element łączący to wszystko, taki spójnik, którym może być spójnie łonowe. Dobra, słuchajcie, też możemy sobie wykorzystać e, e, mięśnie wskaźnikowy i zobaczyć sobie kilka rzeczy, co tu się dzieje. I teraz tak, trzymaj sobie tą rękę, e, nie pozwól opuścić, działa fajnie, odruch ucieczki, trzymaj, nie pozwól, wyhamowuj się, jest super. Obciążę sobie troszeczkę tutaj staw e, pod kątem kompresji w stawie biodrowym, Trzymaj, nie pozwól. Ale o, coś nam się popsuło. Trzymaj. Trakcji w stawie bodrowy. Możemy to trochę tak, becie, profesjonalnie zrobić. Ops, trakcja. Coś czułeś, tak? No coś czułaś, się popsułaś. E, dobra. I teraz tak. Na razie mam punktem zaczepienie spojnie łonowe. Z osek zobaczcie, możemy sobie sprawdzić kilka rzeczy. Dotnij sobie te spojnie łonowe. Tutaj. Trzymaj tak. Okej. Okay. Test lokalizacji, lekka kompresja na samo spójnie tu gdzie rzeczywiście ta wrażliwość była największa. Ocena, na przykład, przywodzicieli. Trzymaj, nie pozwól. O, tu jest rakieta. Po raz raz, pój siłowne, tak, 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 pójdź sobie. Okay. Trzymaj, nie pozwól. To jest fajne. To akurat była bardzo duża różnica. Mm -hmm. Ok, więc trzymaj sobie jeszcze. Więc zobaczcie, to nam poprawia pracę, e pracę przywodzicieli. Jest szansa, ale nie wiadomo jeszcze, że już nam poprawi pracę brzucha. Trzymaj, zobaczmy sobie. Nie pozwól. Też lepiej, no, też lepiej. Jest różnica. Dobra. Eee, Moglibyśmy zrobić też inne rzeczy. Czy poprawi wszystko? Ciężko powiedzieć. Trzymaj. Zobaczcie, raczej poprawiło tą pracę e, obu stron struktur. Dwa przywodziciele, e, prosty brzucha. Czy poprawi pracę brzucha po stronie e, prawej? Trzymanie nie pozwól. Nie. Czyli spełnią nowe to jest temat do zrobienia, ale on nie jest jedyny. E, Mamy też podwójne lokalizacji. Nie będę wam teraz słuchać dokładnie tłumaczy mechanizmu, ale jest to ewidentnie obszar dla nas do opracowania, więc moglibyśmy sobie to już zrobić teraz na samym początku. Jak słuchacie to zrobić? E, prosty temat, na początku robimy sobie lekko kompresję. Ja sobie poszukam luzu tkankowego e, tkanek nad speniełowym. To jest lekko. To jest bardzo lekkie. no. Wiem, że jest niefajnie trochę, a Ty spróbuj sobie skoncentrować się na palcach i poddychaj sobie. W to miejsce. Czyli sobie trochę brzuch angażujesz, e, zamykasz sobie oczy, te spojenie, łonowe, e, te spojenie łonowe tutaj sobie kompresujemy. Słuchajcie, jakby dla kogoś było to bardzo intensywne i by nie wierzył, że wy go lekko dociskacie, to róbcie sobie to przez rękę pacjenta. I w ten sposób możemy pracować sobie przez czyjąś rękę i ktoś się mu bardziej komfortowo, bo obszar no jest takim, bym powiedział, intymnym miejscem, tak? Nie wszystkim to się musi podobać. Zarówno terapeuta, jak i pacjentom, więc przez czyjąś rękę też możecie sobie to zrobić. I też w ramach autoterapii to może być fajne miejsce do pracy. Natomiast my już wiemy, że to nie jest jedyna rzecz, którą my będziemy chcieli tutaj zrobić. Częściowo ten obszar wyciszyliśmy. Jest zdywanie lepiej. Zobaczmy sobie, czy działa przywódziciel. Trzyma nie pozwól. Jest raczej to znaczy fajna aktywacja. Druga strona nie pozwól. Jest aktywacja. Oczywiście mogłoby także pacjent w czy Trzyma nie pozwól. Działa. Skracam włókna, trzyma nie pozwól, ale odpuszcza jest rewelacyjnie. Brzuszek do sprawdzenia do góry, hop, nie pozwól opuścić. Tak, i teraz tak. Co, co byśmy mogli zrobić w ramach, e, e, dla pacjenta autoterapii do domu? Oczywiście rozmasowanie tego obszaru, super pomysł żeby sobie to teraz tu byś mogli od góry, ale moglibyśmy sobie też troszeczkę od dołu sprawdzić. Tak, czyli stoisz sobie, leżysz, od dołu spojnionowe sobie masujemy. Treningowo fajnie byłoby zaadaptować troszeczkę spojnienie do obciążenia, yy, robiąc choćby proste aktywacje na brzuch, jakieś elementy z martwego robaka, ale z aktywacją przywodzieli. Czyli wkładacie na przykład sobie jakiś wałek tutaj, dociskasz tutaj ten wałek, trzymaj, dociśnij mocno, mocniej trochę i ewentualnie możesz sobie tutaj yy, przy okazji aktywować mięśnie brzucha, Wdech, na wydechu napnij sobie tutaj mięśnie, wydech, 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 wydech i napnij brzuszek troszeczkę, przyciskając pępek do kręgosupa.. Mhm. Ok, widzę, że to dla Ciebie już jest trudne, no nie? Mhm. Więc sama taka pozycja, że Monika będzie unosiła sobie nogi do góry, co już jest częściowo aktywacją brzucha i dociskała sobie coś tutaj i robisz na przykład, dociskasz 5 sekund, puszczasz, rozluźniasz, tak? Czyli jakaś prosta izometria na brzuch i przywodziciele, żeby poprawić tutaj adaptację spoinowego na przeciążenie. Takie, słuchajcie, tematy często pojawiają się przy upadkach na tyłek, bardzo często. Jak na przykład, nie wiem, schodzicie ze schodów, się okazuje, że wiecie, schodów jest za dużo i taki, macie taki, taki ruch na przykład, gdzie to jest bardzo mocno obciążane, tak, w tym momencie. Więc yy, i różnego rodzaju wypadki, tak, upadki na bok, na tyłek, yy, sztuki walki, kopy w uda, w krocze i tak dalej. No wiadomo, że go nie można robić, ale zdarza się, więc... Yy, Często dysfunkcyjny obszar, na pewno duże ilość siedzenia mu nie pomaga. I teraz tak, ale to nie jest nasz jedyny problem, dlatego że trzymaj. Prosty uda i brzuch też nam nie działa, i musielibyśmy poszukać sobie, gdzie te problemy ewentualnie są. Trzymaj, nie pozwól. Pamiętacie, wcześniej wskaźnik, kompresja, co się dzieje? O, jest lepiej. Trakcja. Tu jeszcze nie. Czyli nawet z tym biodrze nam się coś poprawiło, bo już się kilka struktur nam zaaktywowało. I teraz tak. Możemy sobie zobaczyć, co się dzieje dalej u, e, Moniki. Wiecie, ja mam taki, tego chęć zobaczenia sobie, czy przypadkiem w kolanie coś się dzieje, bo nam i grupa kusza w ogóle nie działa, i naprężarz nie działał. Możemy zobaczyć sobie, co w tym kolanie się dzieje. No jest troszeczkę sztywności. E, zobaczymy sobie tak. Zrobię bramkę bulową, głęboka kompresja na te kolano. Trzymaj nie pozwól. Niekoniecznie tak? Delikatna praca z tym kolanem. Trzymaj. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Idziemy sobie w takim razie dalej. Oczywiście możemy wiecie, samo biodro postymulować głęboko, czy nam poprawi to pracę, pracę prostego uda? Nie za bardzo, tak? Idziemy sobie, idziemy sobie dalej. Ja sobie na początku palpacyjnie. Posprawdzam. Mostek trzymaj nie pozwól. Zobaczcie też nic się nic się nie dzieje, tak? Pokoń za chwilę sobie zobaczymy. Mamy z tego dużo narzędzi, także damy damy radę. Tak możemy oczywiście szukać w okolicy, wiecie. Okej, okay, dobra. Głęboka kompresja. Coś w obszarze talerza biodrowego. Nie pozwól. Lepiej. Dobra. Więc moglibyśmy sobie zobaczyć, co tu się dzieje. Czyli znowu łącznie, łącznik, tak? Nie działa nam tutaj prosty uda, nie działa nam brzuszek. A jeśli okazuje się, że szukamy sobie w okolicy jamy brzusznej, szukamy sobie w okolicy talerza biodrowego i mamy fajny obszar. Dotnij sobie tutaj. Tylko musisz troszeczkę głęboko tam wjechać. Okej, okay, dobra. Sprawdźmy sobie prosty, prosty uda, trzymanie pozwól. Lepiej. Sprawdźmy sobie brzuszek, co się dzieje. nie pozwól. A zobaczcie, ale to jest dalej, dalej. Brzuszek to jest inny temat, tak? Więc już mamy dwa tematy. Dotnij sobie jeszcze, chwilkę tego miejsca. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Pracujemy sobie z tym obszarem, ale jeśli chodzi o brzuch, musielibyśmy sobie dalej to rozszerzyć, tak? Zobaczyć sobie, może poziom nerwienia, może iść ukrwienia dla jamy brzusznej, e, poszukać sobie, dlatego że zobaczcie, tych tematów tam się robi troszeczkę więcej niż jedno, a my na razie chcemy po prostu poprawić e, pracę biodra u Moniki, tak? Nie mamy jak poprawić pracy i całego ciała. Docelowo fajnie by się skończyło, ale tu pracę biodra. Szukam sobie duże zgęstnienie na mięśni biodrowym i lekko mogę wprowadzić sobie ruch, żeby sobie popracować. Jakby tkanka, która jest taki, ma takie tendencje do gęstnienia powięziowa czy mięśniowa, ona lubi kompresję i tarcie. Stąd często nawet taka intensywniejsza praca, gdzie pojawia się właśnie ten element kompresji tarcia, wzrostu temperatury będzie nam bardzo fajnie wpływał na rozluźnienie i tutaj poprawę elastyczności tkanek. Słuchajcie, zrobiliśmy bardzo dużo zgęstnienia napięcie w obszarze mięśnia budowego. Eee... Fani byłoby zobaczyć też, jak pracuje lędźwiowy. Fani byłoby zobaczyć przyczep do krętarza mniejszego tych obu struktur. I to też jest głęboko po wewnętrznej stronie uda. To jest taka rzecz, którą wiecie, my sobie zapisujemy na następnej wizycie, moglibyśmy sobie to sprawdzić. Ale tak. Co się wydarzyło? Nie jest idealnie, ale pojawia nam się pewien luz tkanek już tutaj. Więc możliwe, że jak Monika zacznie tę nogę bardziej obciążać, to nam się to wszystko fajnie wyreguluje, ale mamy to z tyłu głowy, co chcemy sprawdzić dalej. Dodatkowo zobaczmy sobie tak. Prosty uda. To, co chcieliśmy zrobić. Trzymaj, trzymaj. Jest, jest lepiej. Teoretycznie on jest normotoniczny, tak? Ale to nie jest tak samo dobra praca jak po drugiej stronie, więc też mamy to z tyłu głowy. I zobaczmy sobie jeszcze jedna rzecz, bo tu byśmy kompresję i trakcję, i to na wychowywał wskaźnik, czyli to znaczy, że jest jakiś problem. Jak robimy trakcję, skąd się wychowuje, to mamy jakieś dysfunkcje może być dysfunkcję w obszarze torebki stalowej więzadeł. Oczywiście mógł, to jest staw moglibyśmy wiecie troszeczkę e, intensywnie, ale też trzeba doceniać czasami swój kot nerwowy że on naprawdę jest wrażliwy na różne rzeczy i możemy niewielką siłą sprawdzić bardzo fajnie wiele rzeczy. I też jest lepiej. I to bym sobie na razie zostawił. Zobaczymy, się, jak Monika obciąża ten obszar. Ale później, żebyśmy zobaczyli lędźwiowy, biodrowy i zobaczyli, co nam poprawi pracę tego brzucha, bo on też dalej nie działa. I możliwe, że nie pozwól nam się wyprostować. No, ale grupa kuszy w ogóle fajnie. Czyli, Sporo rzeczy udało się poprawić, rozluźnij się. Sporo rzeczy nam się udało poprawić, ale nie wszystko. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz na koniec. Stań sobie chwilkę. Prosto. OK. I teraz tak. Sprawdzamy, słuchajcie, tylko te rzeczy, które nie działają, tak? Przeciągnij sobie ciężar na nogę prawą. Mhm. Trzymanie nie pozwól. I jest ok, tak? I jest ok, także jest zdecydowanie lepiej. Sprawdzamy sobie oczywiście pacjenta i zalecenia. W tym przypadku będzie to praca z pełnią i ewentualnie byśmy dorzucili sobie troszeczkę taką pracę z mięśniem biodrowym, ale to już później Ci pokażę jak to wygląda i to by było na tyle. Plus oczywiście wiadomo, te rzeczy aktywacyjne. Jak Monika jest aktywna i ćwiczy, to powiedzieliśmy, żeby bardziej zwróciła swoją uwagę na przywódziele i pracę brzucha. A jak nie ćwiczę, to trzeba by jakieś skomponować proste ćwiczonko aktywacyjne brzuch przy wodziele. To może być w klęku podpartym, to może być w leżeniu, możliwości jest full. Tak, jak śleka modyfikacja martwego rybaka, albo jakieś lokomocje na czworakach, byłoby super. Bardzo chcemy Ci podziękować, że oglądasz nasz kanał tubowy. Zostaw po sobie znak, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, będziemy wdzięczni i widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego oglądania.